LuxPaw Centrum Ogrodzeń z Morzywołu, znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń. Mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36A, Morzywoł, małpa luxpaw.com.pl. Telefon 797-355-341. 11 listopada to dzień radości z wolności, którą przed 105 laty uzyskali nasi przodkowie. W Stąporkowie obchody przybrały tradycyjny wymiar. Nie zabrakło części duchowej, artystycznej oraz oficjalnej. W gminie Stąporków co roku świętujemy odzyskanie niepodległości. Jesteśmy wdzięczni naszym przodkom, że wywalczyli nam tą wolność. Rozpoczynamy zawsze o tym mszy świętej, następnie złożenie wiązanek pod pomnikiem i później rozpoczynają się uroczystości w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie. Jesteśmy wdzięczni naszym przodkom, także oddajemy hołd tym, którzy wywalczyli nam tą niepodległość i suwerenność. I mam nadzieję, że my, którzy jesteśmy tu obecni, tworzący tą historię, dalej będziemy potrafili tą niepodległość utrzymać. By oddać hołd tym, którzy ginęli za wolną Polskę, pod pomnik Józefa Piłsudskiego przybyły delegacje ze szkół z terenu gminy. Znicze i wiązanki składali także burmistrz Dorota Łukomska, przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Kołodziej, radni, m.in. Tomasz Kurcbart i Łukasz Świerczyński, strzelcy ze Stąporkowskiego Plutonu Jednostki Strzeleckiej 1042 Opoczno, leśnicy, przedstawiciele gminnych służb. Następnie wszyscy udali się do sali kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie społeczność Szkoły Podstawowej Znikłania zaprezentowała patriotyczny program artystyczny.